ruszyły przygotowania do akcji Wigilia Pełna Ciepła. Ma ona na celu ugoszczenie w hali zajezdni Dąbie osób, które Boże Narodzenie musiałyby spędzić samotnie. Jedną z wolontariuszek jest Karolina, która zdecydowała się zmienić święta nie tylko dla siebie, ale i dla innych. Chcę dołączyć do tej akcji przede wszystkim dlatego, że chcę zrobić coś dobrego. Chcę pomóc, bo moja Wigilia od lat wygląda tak samo i jakby jestem jedną z tych szczęścia, które mają rodzinę i mogą spędzać ze sobą święta. I chciałabym przede wszystkim też zaangażować w to swoją rodzinę, przyjaciół, żebyśmy zrobili do święta coś wyjątkowego. Akcję już trzeci rok z rzędu organizuje Stowarzyszenie Tratwa. Kolacja dla potrzebujących odbędzie się w wieczór wigilijny. Wolontariusze mogą sami wybrać, w jaki sposób pomogą w przygotowaniu wydarzenia. Potrzebujemy wolontariuszy, którzy zajmą się organizacją, to znaczy pozyskają sponsorów, zajmą się zakupami, pomogą w przygotowaniu sali, w przygotowaniu dekoracji. Przygotowywanie akcji to nie koniec zadań wolontariuszy. Podczas samej Wigilii będą pracować jako kelnerzy, witać gości i dbać o to, aby klimat był świąteczny, rodzinny i radosny dla każdego. Każdy ma swoją działkę. Jakby. Wysyłamy pisma do różnych firm, na przykład koleżanka wysłała do Stawów Milickich, już otrzymała gwarancję, że dostaniemy 50 kilo karpia od nich. Sami organizatorzy przyznają, że potrzebują nie tylko rąk do pomocy, ale również dopracowanego planu, bo na Wigilię może przyjść każdy. Zapraszamy wszystkich, nikogo nie wyrzucamy, przygotowujemy duże wydarzenie, duże spotkanie świąteczne. Planujemy ugościć ponad 400 osób. Na stronie organizacji dostępny jest harmonogram spotkań z koordynatorami. Najbliższe odbędzie się w poniedziałek 25 listopada. Zainteresowani akcją mają czas na zgłoszenie się do 7 grudnia.